Taki worek dzisiaj rozpakujemy. No i będziemy go używać. Nagrywa się. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozbierzmy się. Kurde, myślałem, że już nie zdążę. Jak tam stan baterii, wszystko tutaj widzę. A ostatnio zrobiłem przypał. Proszę Państwa, 18 dochodzi za 3 minutki. Kurde, balans, już myślałem, że nie zdążę z tym wszystkim, a chciałem zacząć od 5-dniowego zarostu, bo taki teraz mam na buzi. Jest to 5-dniowy zarost. Nowa maszynka przed nami. Najbezpieczniejsza maszynka. Tak by to można było nazwać, a dokładnie Amerykanie nazwali ją Triple S, czyli Super Safe Safety Razor firmy Wet Shaving Club. Mam przyklejoną kartkę na lusterku. Trzecia z maszynek Wet Shaving Club, czyli Super Safe Safety Razor. Najbezpieczniejsza. Piszą o niej, że to jest najdelikatniejsza maszynka i właśnie potrójne S. I tak ona wygląda. No rąsia jest tak potężnie długa, ale kurde balans. Da się skracać, ale pokażę Wam, porównując do 41 standardowej. To 41, maszynka, która jest u mnie zawsze w szafce. Patrzcie, kurde balans, jaka jest długa rączka. No tak to kurde wygląda. Bardzo pokracznie, ale powiem Wam, jakość tej rączki jest rewelacyjna. Powiem, o co chodzi. Tylko najpierw zwilżę twarz, bo to jest pierwsza nowość na kanale, którą będę miał dzisiaj. I trzecia z maszynek Wet Shaving Club. I ostatnia. I ta właśnie najłagodniejsza. I chcę się nią godzić na 5-dniowy zarost, jak widać, a potem na 2-dniowy zarost. Chcę sprawdzić, czy da sobie radę z długim zarostem, o czym 100% jestem przekonany, jak każda maszynka sobie daje radę z długim zarostem, tylko może trzeba ją częściej wypłukiwać, ale nie ma żadnego problemu. Ale chciałem sobie zacząć od 5-dniowego zarostu. Druga nowość, no to kolejnym mydełko Los Jabones de Joserra Passion Incense, nie wiem jak to przeczytać, bo to po hiszpańsku chyba tak mydełko wygląda. Zachód słońca, jakaś tutaj świątynia. Wsio. I to chyba tyle. Co będę jeszcze używał? Przed goleniem Pliszej, bezzapachowy Cube, wersja ta turystyczna. Po goleniu dzisiaj Cube, dzisiaj bez wody. Dzisiaj taki nie Cube, tylko Phoenix Star Jelly. No i wsio. No i będę używał jeszcze żyletki Triton. Będę R3 i będę używał pędzelka, który zwie się Romera, jest borsuczkiem i to jest Mankurian. No i to jest wszystko, co by było. Widzę, że twarz już Wam za coś rączce powiem. Maszynka oczywiście stalowa. Koszt tej maszynki to jest chyba gdzieś tam około 60 dolców. Gdzie tu jest? O, musi być też ten wydruk tutaj. Albo ta naszywka. Albo ten haft. O. Maszynka trzyczęściowa, współczesna, rączka jest ma takie radełkowanie w pionie, ale co ciekawe, jeszcze w poziomie też są to tak minimalnie cieniutkie po prostu nacięcia, że tego nie widać, ale słyszycie? Jakby to było tylko w pionie, to by nie było takiego czegoś, a rączka ma tak nacięcia, jest przez to taka tępa w dotyku. Bezpieczna. I ta rączka ma kolejną rzecz. Można ją skrócić. Można z niej wykręcić dwa elementy. Pierwszy element na samym dole. Boję się, że mi nie wypadło, bo to jest stalowy produkt. Już ta rączka się w tym momencie skróciła. Już jest nieco krótsza. Co nie? Ale można zrobić bajer. Oczywiście wtedy maszynka traci na wadze, ale ta maszynka jest ciężka przez tą długą rączkę, bo jest stalowa. To jest trzeci jak gdyby element rączki. Już ta rączka się nam skróciła, już jest taka bardzo krótka, ale korzystamy z pierwszego czystego dzióbka na dole. I proszę Państwa, proszę popatrzeć, o co kaman. No i to jest ta długość właśnie. To jest ta długość, przy której dzisiaj zostanę. Maszynka Wet Shaving Club ma być najłagodniejszą, trzyczęściowa, grzebień zamknięty, bardzo piękne wykonanie. Tak wygląda.
spód taki troszkę dziwny. Taka ta płytka od spodu jakby po prostu taka jakaś blaszka, taka nie widać śladów po jakiejś maszynie, po niczym. Taka dziwna, ale już z wierzchu tutaj, albo bardziej od środka, ładnie taka wychromowana, błyszcząca, no to wygląda całkiem nieźle. Zacznę montować żyletkę. Chwytam pre-shave, trochę go w twarz wetrę. Troszeczkę go na twarzy już chcę wsadzić i tak jak widzicie, no zaraz długi. A to nie koniec, jeszcze będę miał coś Wam do przekazania. Mam nadzieję, że nie zapomnę na końcu. Tam nie widzicie, tam leży pudełko. Białe pudełko, a w tym pudełku kilka klamotów. A klamoty te to rzeczy od Eugeniusza. Geniu, nawet nie zdążyłem do niego dzisiaj przedzwonić. Powiedzieć mu, że paczuszka przyszła. Dzwonił do mnie 2 dni temu. Zapomniałem odzwonić, byłem w kinie. Przeleciał mi ten tydzień. Koniec roku. Jak pewnie wszędzie jest ruchliwy. Więc Geniu, jak mnie oglądasz, to informuję, że przyszła twoja przesyłeczka z pięknymi zabawkami. Naprawdę z pięknymi, autorskimi brzytwami Eugeniusza. Wykonanymi w całości od podstaw przez niego. Naprawdę super wyglądającymi, bo luknąłem na te zabawki. Ale mówię, i teraz po tych 2 goleniach maszynką stawka Eugeniusza brzytewka, potem 2 golenia kolejną maszynką Eugeniusza brzytewka, żeby coś rozmaicić i żeby zawsze była ta nowość. Przynajmniej dopóty jestem w stanie ogarnąć te nowości i są ludzie, którzy mi ufają, mi pożyczają te sprzęty, bo z reguły te nowości to są sprzęty do golenia, bo mydło to jest taka nędzna namiastka do tych nowości, które pokazuję, choć to mydło akurat Los Cabones de Hossera, no zamieszało u mnie troszeczkę tutaj w mojej kosmetyczce, namieszało. O co chodzi? Właśnie, mydło przegrzmocone do miski i już to mydło próbujemy wyrabiać pędzelkiem, troszkę go bardziej wycisnę, pędzelkiem Romero. Mydło ma mieć taki, wiecie, zapach chyba jakiegoś dalekiego wschodu, nie wiem, ale taki bardzo delikatnie go czuć, mało go co czuję tak naprawdę. Dogrzmacam 2 łyżeczki, tak jak w standardzie robię i mało go czuję, słabiutko. Gdzieś tu ma być jakieś kadzidło. Ale bardzo delikatnie pachnie. Coś więcej zaczyna. Dolałem ciepłej wody z umywalki. Coś więcej zaczyna. Oczywiście, jeżeli chodzi o konsystencję mydełka, to tu się nic nie zmienia. Pusto, smalcowato, a dokładnie. Nie lubię tego, nie jem tego. Majonez, o, majonezowato. Nie lubię majonezu, tak a propos. No, w sałatkach jest gdzieś niedużo, no bo... Ale to jeszcze, ale nie może być go za dużo. A tak samego, żeby dawać na kurde balans, nie wiem, na kanapkę z wędliną, oj nie, to bym chyba mógł niechcąco zemdleć. I dlatego nie. No, mydełko się pięknie wyrabia, nic się nie zmienia. Jest piękne, wygląda po prostu perłowo z wierzchu. A kurde, no to podniecam się, bo dużo tego wszystkiego Wam teraz przekazałem i tym, że od Genia przyszły te rzeczy, tym, że mam jeszcze kilka maszynek, między innymi tą od Rafała, maszynki, które mi tam zostały, też ciekawe, więc, a nie chcę... Chcę Wam jak najwięcej powiedzieć, żeby Was zachęcić do tradycyjnego golenia, że jest tego tak bardzo dużo i prawie to nic nie kosztuje. No mnie nic, ja wszystko dostaję, więc wiecie, wszystko dostaję, bo lubię tradycyjne golenie i wiecie. Więc jak będziecie tak szczerze lubić, to będziecie wszystko dostawać. Początek tradycyjnego golenia u mnie wyglądał tak, że wszystko mi żona kupowała. Aż mi już czasami głupio było. Teraz wszystko dostaję od ludzi. Czyli tak naprawdę nic mnie to nie kosztuje.
Więc ja uważam, że tradycyjne golenie jest bardzo tanie. Ja na przykład mówię, bardzo tanie, a przy okazji to jest tak potężny wybór, że można szafki zapełnić po brzegi kosmetykami, mydłami, wszystkim i możemy mieć bardzo duże rozmaicenie. Więc to tak w formie takiej reklamy, żeby wszystkich do tradycyjnego golenia zachęcić. Taki króciutki slogan. Tanio, tanio i dobrze. Dobra, na twarzy mydło jest narzucone. Ja teraz wyciągam żyletkę, proszę Państwa. Ach, kurde, nówki. I co? I... Żyletka już prawie wyciągnięta i zaraz ją będziemy mocić, tak jak powiedziałem, triton. Na twarzy 5-dniowy zarost, zaczynamy, przestajemy, albo ja przestaję gadać. Nie chciałbym tylko zapomnieć Wam pokazać przynajmniej ze dwóch tych brzytw, które mi Eugeniusz wysłał, które wyglądają cudnie. No wyglądają kurna cudnie. Chciałbym się pochwalić, że będę mógł się takimi brzytewkami ogolić. Żyletka siadła bez najmniejszego problemu. Safety razor, triple S, ale już widzę, że to nie może być takie safety, bo tu z boku wychodzi żyletka. Jeżeli ona tu z boku wychodzi, to znaczy, że co niektórzy ponoć lubią się nią trachnąć. Ekspozycja żylety, no spora, powiem Wam, spora pieron. A gapik? Gapik, ten prześwit, nie mały. No wszystko jest takie... Na ekspozycji nawet powiedziałbym duża. Zbliżamy maszynę golącą, maszynerię golącą i lecimy. O kurde. Nie wiem, czy ta żyletka w ogóle tu siedzi. Bo powiem Wam, nie czuję. Może być to rozpacz. Nie czuję w ogóle, żeby mi zaraz chwytała. No powiem Wam, najgorszy sprzęt, jakim goliłem do tej pory się. Nie chwyta mi w ogóle zarostu na szyi, jak się golę pod włos. W ogóle. Praktycznie. Patrzcie, jak szyja wygląda. Ale jajka. Po prostu zwykłe jajka to są. Patrzę, czy ja żyletkę wsadziłem. Patrzę, czy ją dokręciłem. Nic, lecim. To są... Proszę Państwa, mnie ta maszynka nie goli. Ale jaja. Kurde. Pokażę Wam coś. To jest szczał pierwszy raz. Takiej maszynki używam. Poczekajcie. Nie daje wiary. Nie daje wiary. Czy ja coś źle schwyciłem? Nie, no wszystko jest normalnie. Skręcam jeszcze raz, tylko mi się... No powiem. W ogóle mi nie chwyta zarostu. W ogóle. W ogóle mi zarostu praktycznie nie chwyta. Pokażę Wam. Staram się nie być zły, choć jestem mocno wpieprzony, ale... Żadna maszynka, nawet czoszczowe maszynki na 5-dniowy zarost by mnie lepiej po pierwszym przejściu ogoliły. Klęska i rozpacz. Ale patrzcie, co się dzieje. To są jaja. Pod żadnym kątem. Patrzcie, co się dzieje. Dobra, proszę Państwa, kurczę twarz. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Patrzcie, jak wygląda. O, przepraszam, poruszyłem pewnie coś. I to dosyć. Patrzcie, co się dzieje.
Jak wygląda moja twarz po pierwszym przejściu? Patrzcie na to. Ja pierniczę. Szok. Patrzcie, jak wyglądam po pierwszym przejściu. Jezus. Nigdy, nigdy. Baili. Feder Ardis Club. Nie Feder Ardis Club, tylko Feder ASD 2. No nie, to dzień. Jestem w ogóle nieogolony. Ja pierniczę. Ja pieprzę, nawet powiem. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało po drugim przejściu. Mydełko. Tak słabiuteńko pachnie, że ja go prawie w ogóle nie czuję. Praktycznie tak, jakby było bezzapachowe. Proszę Państwa, szok, niedowierzanie. Może to jest maszynka tylko do jednodniowego zarostu, bo takiego dłuższego to jest właśnie ten pierwszy przykład. Nie chwyci. Wracam w słowa. Ta maszynka do pięciodniowego zarostu długiego może być. Nie czuję jej na twarzy w ogóle. Jest super łagodna. Ale jajca. Nigdy w życiu żadną maszynką, nawet tymi, wiecie, trzyostrzowymi takimi, których nie zaliczam do maszynek do tradycyjnego golenia, tymi takimi biki, nie biki, gilety, no już jest ja lepiej, ale to nie ma szansy, żeby się nią dogolić, nawet jak będę trzeci raz się golił. Ja pieprzę. No, powiem wam, zdziwko mnie tutaj czasło pięknie. Oni tam chyba źle to powiedzieli, że to jest najłagodniejsze, ale zapomnieli dodać, że praktycznie nie goląca maszynka. No powiem wam, to są jaja. To są jaja. Naprawdę. A mydełko, mówię, praktycznie w ogóle tego mydełka nie czuję zapachu. Praktycznie w ogóle. Liczyłem na to mydło bardzo. Kupując je, bo chciałem mieć taki właśnie coś kadzidło, coś tego rodzaju kwestia. Praktycznie bezzapachowe. Po wyrobieniu. No, powiem... No powiem wam, że nigdy, przenigdy nie miałem takiej maszynki jak ta. Naprawdę. Ja pierniczę. Wypłukiwanie dobre. Ale golenie, prawie nie czuję tej maszynki. A to wszystko ciul, tylko na nie goli mnie, kurde. Szczerze, nie mam pojęcia, komu bym tę maszynkę polecić mógł. Nawet takim chłopaczkom kilkunastoletnim, co zaczynają, mam super delikatną skórę. Krzywdy bym nie zrobiła. Patrzcie, jak wygląda moja broda. Patrzcie, jak widać zarost. Kurde. Kurde. Dobra. Nie no, to są jaja. I brodę robiłem już, powiem wam, nie kończę golenia tą maszynką i nie będzie drugiego podejścia do tej maszynki.
bo to jest dla mnie strata czasu. Poczekajcie, sekunda. Sekunda, patrzcie. Już nie będę żyletki przekładał D41. Mam tu swoją niezawodną szawetkę i nią skończę to golenie, bo brzytw tu nie trzymam. Eugeniusza brzytwy nie chcę kończyć, bo brzytwa Eugeniusza ma być na cały film, a nie, kurde, żeby pośturać. No proszę Państwa, jestem w szoku. Nie jestem nawet wściekły na tą maszynkę, bo to jest dla mnie tak potężne zaskoczenie, że taka maszynka powstała, że ja nie kończę nią, bo nie da się, nawet nie chcę się nią kończyć. Ej kurde, jak się teraz golić? Wezmę gąbeczkę, żeby tej wody nie puszczać i nie tuć się. W każdym razie. No to jest, no kurde, Czerwi Klap, Super Safety Razor, tak? Od razu robię, wiecie, takie i poprzek, i pion, i podwłos, bo mam to mydło po prostu tak, tą skórę w takiej kondycji super zostawia, że tu nie ma problemu. Ale jajca. No troszeczkę mnie to... No nie wiem, no jestem, zjadła mnie ta maszynka, zjadła mnie strasznie. Proszę Państwa, dwie poprzednie, świetne. A ta, no ta nieporozumionko. Ale to takie bardzo, bo ja rozumiem, że ja przypuśćmy, szukam bardziej... agresywnych sprzętów, przez to skuteczniejszych. Ale tutaj sądzę, że ci, co używają łagodnych maszynek, mieli takich, to mieliby problem. Troszkę szyja podrażniona, bo jeździłem po tej szyi. Bo jeździłem po tej szyi, wiecie, tamtą maszynką. W życiu bym nie powiedział, że to golenie się tak skończy. Że to będą takie jaja. Dobrze, puszczę twarz, zobaczę, co jeszcze na tej twarzy bym musiał poprawić. Choć już niewiele czuję, że muszę, bo jednak... Dobra, wiem gdzie jeszcze. Jeszcze troszkę. Tu, poczekajcie, dam tego metapka więcej.
Już. No, dzisiaj takie golenie na raty, tak jak się na początku czułem golić. Szczególnie brzytwami. To właśnie takie było golenie, że musiałem jeszcze potem te poprawki takie robić, bo jeszcze nie byłem pewny, gdzie się dogoliłem, a gdzie nie. Dobra, proszę Państwa, no golenie nieudane. Jeżeli chodzi o maszynkę, bo kończę już, widzicie. Kończę szawetką i tu już jest całkiem nieźle. Dziękuję. Jestem ogolony. No i cóż, no krótko i na temat. No dla mnie maszynka, w ogóle krótko i na temat. Nigdy w życiu nie miałem w ręku takiej maszynki, jaką jest maszynka Wet Shaving Club Super Safe Safety Razor Super Safe Safety, czyli SSS. Najbezpieczniejsza maszynka, która po prostu po tym goleniu nie będzie już drugiego golenia tym sprzętem. Nie będzie drugim golenia tym sprzętem z tego powodu, że po prostu no nie da się nią ogolić. W moim przypadku się nie da. Nie da nią ogolić i dlatego nie będzie. I mówię, ale nie przekreślam maszynki jako maszynki. Bo szczerze mówiąc, nie traktuję już jako maszynkę. Jeżeli coś jest mniej skutecznego niż Bailey, która była dla mnie najmniej skutecznym sprzętem, ale mimo wszystko próbowałem się ją dogodzić. To nawet nie próbuję. Więc nie wiem, do czego ją zaliczyć. Kto się, komu tą maszynkę faktycznie może. Dla kobiet takich, które młode dziewczęta, które gdzieś tam zaczynają nogi podgalać. Ja nie potrafię się tym ogolić. Nie jestem ani zły, ani nic. Nie wiem jak to traktować. No, ani nawet klęską. Traktuję to jako ciekawostka w tradycyjnym goleniu. Maszynka Safe Safety Razor Wet Shaving Club. Traktuję jako ciekawostkę. W tradycyjnym goleniu jestem ciekawy, jak inni tę maszynkę odczuwałem. Widzieliście, jak ja wyglądałem po pierwszym przejściu, a powtarzałem. Z włosem nie byłem w stanie się praktycznie w ogóle ogolić tą maszynką. Nic, proszę Państwa, puszczę twarz zimną wodą. Wypuszczam wodę. Troszkę przepłuczę, bo mimo wszystko zarostu w umywalce sporo, bo pięciodniowy zgoliłem. Cieszę się, że się to nagrywa. Przedtem sprawdzałem, tylko takiego cyrku nigdy jeszcze nie było. Nigdy od początku, jak się golę tradycyjnie, nigdy w moje ręce nie wpadła taka maszynka. Taka maszynka, która mnie w ogóle nie goli. Widzieliście żyletka za ułożona i przy pieprzyku jeszcze. No i tak to wyszło. Wyszło po goleniu Stargelli dzisiaj. Beach Stargelli. O właśnie, w taki sposób. No jestem ogolony, no weekend się zaczyna. Za dwa dni miało być drugie podejście do tej maszynki. No ale nie będzie. I teraz chyba zrobię sobie taką sytuację, że za dwa dni się nie będę golił, tylko przed farmie Eugeniusza będę chciał się golić tak na trzy dniowy zarost, bo ja lubię. To mi najwięcej sprawia satysfakcji. A ogolenie się brzytwą dla samej brzytwy, to ja już teraz mam to w nosie. Chcę się jeszcze tak ogolić, jak ja uwielbiam najbardziej, więc pewnie w poniedziałek się zobaczymy. Więc tak to będzie wyglądać. A na co? A na dzień dzisiejszy, no to mam piątek wieczór. Dla ludzi w większości pewnie to już początek weekendu, więc udanego weekendu Wam życzę. Dzięki, że byliście tutaj, że jesteście świadkami tego, co się podziało. To jest zaskoczenie, to jest dla mnie po prostu niesamowite. Ale nie w formie, że jestem coś wściekły czy coś. Dla mnie to jest
Dla mnie to jest ewenement. Dla mnie to jest po prostu... Nie wiem, coś tak naprawdę świetnego. Nigdy takiego czegoś w swojej karierze nie miałem. I to jest pierwszy raz coś takiego się stało, więc maszynkę mam w nosie tak naprawdę, bo to nie moja. Jak sobie ktoś kupił, a liczył na to, że szuka łagodnej maszynki, no to ma łagodną, bo ona jest łagodna i w ogóle nie czuć. Tylko nie goląca, nie wiem jak inny goli, no mnie widzieliście. Więc dzisiejszy dzień, dzisiejsze golenie dla mnie super zaskoczenie, to jest zupełnie coś innego. Nie jestem w ogóle na to zły, cieszę się, że się coś takiego stało, cieszę się, że w ogóle coś takiego jest. I teraz mogę powiedzieć, każda maszynka nas dogoli, oprócz... każda maszynka jest w stanie ogolić dłuższy zarost, dwupięciodniowy, ogolić nas, ale już tak bym nie powiedział od Super Safe Safety firmy Wet Shaving Club. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne golenie, ale nie będzie to golenie tą maszynką, no nie ma szansy, bo to byłoby, to mijałoby się z terem. W każdym razie u mnie w pamiętniku moim goleniowym jest, co mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie jako jedyny sprzęt, który po prostu całkowicie odpadł już na przedbiegach, przy pierwszym przejściu, no to sobie wyobraźcie. Miłego wieczoru, widzimy się niebawem, a tymczasem żegnam, a guzik. Widzicie, tak mi ta maszynka, kurde, zrobiła koło pióra, że ja tutaj Wam zapomniałem pokazać, że tu są cztery takie pudełeczka. Cztery takie, proszę Państwa. I już Wam chcę pokazać coś z pięknych rzeczy Eugeniusza. Jest i taka w perłowej. Patrzcie na to, kurde. Uśmiechnięta jak jasny pieron. No kurde, bardzo fajny sprzęt. Była tu też taka jedna wielka. Też jak ją znajdę, a dwóch kolejnych Wam nie pokażę, bo chcę, żebyście to dopiero zobaczyli. Poczekaj, o, to chyba ta. Nie chcę Wam pokazywać. Tak, proszę Państwa, tak wygląda frania, tak wyprofilowane, jeszcze fajnie okładki. Tutaj takie też wyżłobienie. I patrzcie teraz. Patrzcie, jaki kocmołuch z nadrukiem. Nawet nie wiem, ile to ma, ale 8 ósmych jak nic. Sztosik, geniu. Cieszę się dopiero, że te brzydełki przyszły. Zamykam. Kolejnych dwóch, które tam leżą, nie pokażę, ale to jest taka, wiecie, informacja i o tym, co będzie się w międzyczasie działo, czyli do końca roku, można powiedzieć, będą nowe maszynki, nowe brzytwy i mam nadzieję, że ten rok zamknę tak, że już w przyszłym roku nie będziecie mieli się oglądać, bo i tak nie będę miał żadnych nowości. Lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was czule.